Drużyna Silesii Częstochowa w najbliższą sobotę 25 marca w hali sportowej klubu Politechnik rozegra ostatni mecz rundy zasadniczej drugiej ligi grupy trzeciej z drużyną Sari Żory. To spotkanie będzie decydować o tym, czy nasz zespół będzie walczył o awans do pierwszej ligi, czy w ostatnią sobotę marca zakończy sezon. Powiedzmy sobie, że jeżeli wygrywamy mecz, to jesteśmy na pierwszym albo drugim miejscu, czyli wychodzimy z grupy do turniejów. I albo do turniejów w Pile, albo do turniejów w Imielinie. No i takie jest założenie, żeby wygrać mecz i, że tak powiem, nie interesować się, co zrobią inne zespoły, bo inne zespoły to jest miejsce pierwsze i trzecie, które grają między sobą i jeżeli my odniesiemy zwycięstwo, to tamten wynik nas po prostu nie interesuje, tak? Jeżeli nie daj Boże, byśmy przegrały, to niestety tutaj musimy się na kogoś zapatrywać, bo równie dobrze można by było spaść na trzecie miejsce, ale takiego, mówię, czarnego scenariusza nie zakładamy. Zwycięstwo w ostatnim meczu rundy zasadniczej da więc naszej drużynie prawo gry w turnieju o awans do pierwszej ligi. Sympatycy siatkówki w naszym mieście zapewne życzą siatkarkom awansu, natomiast zespół ma zapewne własny plan. Ja myślę, że walka, żeby jak najlepiej się zaprezentować, nie znamy niektóre zespoły. Znamy Aleksandrów Łódzki, z którym gdzieś tam sparowałyśmy, znamy ten zespół z Imielina, a resztę zespołów generalnie, czy Gdańska, czy AWF Warszawa jest troszeczkę dla nas będzie niespodzianka.